I witam ponownie, zagramy w Castlevania Dawn of Sorrow. Jak widzicie, jestem w innym troszeczkę miejscu. A to dlatego, że sobie chciałem nabić parę ciekawych dusz. I właściwie sporo ich nabiłem. Ale zaraz je stracę. No ale jedną mam, taką ciekawą. Która się nazywa The Creature. I właśnie ten The Creature, jak widzicie, dostaje sobie co sekundę plusika jednego punkta życia. Więc to jest właśnie zajebiście. I teraz tak. Co chciałem wam powiedzieć. Nabijałem może z 40 minut, no może nie, ale pół godziny na pewno. Potworów, które są potrzebne do ulepszenia tejże broni, na fulla. I ja wam wszystko pokażę, jak wyglądają kolejne bronie. Tak. Teraz sobie ulepszam dekarabię, czyli tego dyska, który sobie pływa pod wodą. No, jebałem go może 6 minut. I akurat taki musiał być fuks, że jak zabiłem jednego, to od razu drugi musiał mi dać duszę. Nie mogli wcześniej. I to jest taka broń. Coś takiego, a super moc, taka, okej. Kolejna broń, Soma sobie usiadł. To jest Slogra, czyli ten pterodaktyl z włócznią, który jest w podziemiach. I jest to taka broń. Właśnie taka, a super moc jest taka. Znowu sobie usiedliśmy. I teraz jest Eryx. I ten Eryx to jest właśnie ta taka laseczka, ta czerwona. Wiecie jak wygląda Walkiria? No to jest właśnie ten czerwony ta czerwona taka Walkiria, którą przed chwilą widzieliście na samym początku tego odcinka. Teraz mamy taką. I jest coś takiego. Taki szpikulec duży. A super moc jest taka. No. I teraz ostatnia rzecz. Jak widzicie, broni nam daje dużo mniejsze obrażenia, ale jest jeden haczyk. W zamian za to zadajemy dwa ciosy na raz. Znaczy to w takim pewnym sensie. Bo jeśli są słabe potwory, to tego nie zauważymy, ale coś mocniejszego to Soma dłużej trzyma włócznie nad nim i wtedy dwa ciosy zadajemy. I mamy na fulla włócznie. Jest to taka elektryczna włócznia i supermoc jest właśnie taka, która mi się najbardziej podoba. Coś takiego, nieograniczona moc zasięgu. Ja sobie tylko jeszcze coś zobaczę. Czy sobie kupić leczenia albo manę? A, nie. W sumie nie. A, i ta włócznia się opłaca na kolejnego bossa. No, ciężko będzie wam wytłumaczyć. Łatwiej będzie pokazać. A w sumie lecę od razu do portala. No i też próbowałem śmierć rozwalić. Ale się nie udawało. No chodź tu, cwaniaku. No, pokonaliśmy ślimaczka. No, i tego też. No i też nabiłem sobie levela. Można powiedzieć, że takie 6 leveli chyba nabiłem. Więc to też jest duży plusik. A ja sobie... Poczekajcie. W sumie to takie będą dusze. Opłaca się mieć takie. A ja sobie jeszcze mały trening zrobię.
Zobaczymy, czy się uda. Co? Okej, jestem znowu po jakichś 200 chyba próbach, w których tylko jakieś 5% to było powodzenie. Mam nadzieję, że z bossem będzie inaczej. No i sami widzicie. 2 razy obrażenia zadaję. No i dostałem. Od przyjeba. Przynajmniej się leczę co sekundę. Oj, ty skurwysynu. Nieźle macha tą kosą. Po co ja skaczę? No i teraz będzie walka o wiele gorsza. Niech nie gadam aż tak znowu, ponieważ się bardzo skupiam. No, a tu musimy uważać też na to, bo takie coś nam zjedzie jakieś 200-300 życia. Kurwa, co on robił? 2 razy? Cios? Czy mi się tak nie zdawało? Też jest przejebane. Pewnie słychać moje klikanie, jak zwykle, podczas walki z bossem, ponieważ się stresuję. O kurwa, dlaczegoś ty poleciał w tę stronę? No i sami widzicie. Po troszeczkę i życia dostaję. Oj, 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 nieładnie. O, o, co jest? Czy mi się uda? Czy mi się uda? Oczywiście, że nie. Używam teraz małe leczonko. No i proszę, jaka większa wygoda z tą włócznią. Wcześniej, jak się musiałem męczyć, używać tyle leczeń, a tu proszę. Wystarczyło być cierpliwym i doładować sobie lepszą broń przez pół godziny. O, znowu. Uwaga, próba. O, coś się stało. Czemu ja mam klepsydrę? Czy coś się dzieje? Nie. Dobra. No już by nie wyszło. No nie wiem, czy by wyszło. Kurwa.